Cześć, witam Cię w 38. odcinku podcastu Dietetyk Sportowy Online i zarazem pierwszym odcinku po długiej przerwie. Dużo się działo w tych ostatnich miesiącach i nie było mi po drodze z tworzeniem nowych treści, zarówno tych audio, jak i postów na blogu czy w mediach społecznościowych. Teraz wracam i jeszcze nie wiem, czy publikacje będą regularne, ale na pewno będą się pojawiać. Kilku ciekawych gości do odcinków podcastu jest już umówionych i nie mogę się doczekać rozmów z nimi. Natomiast dzisiejszy odcinek to rozmowa o diecie biegacza i wszystkich meandrach żywienia osób, które uwielbiają tą dyscyplinę sportu. Moją partnerką do rozmowy jest Zofia Piotrowicz, dietetyczka pracująca w Polskim Związku Lekkiej Atletyki z grupą biegaczy, doktorantka i wykładowca akademicki. Poza pracą z kadrą narodową współpracuje również z pasjonatami sportu. W naszej rozmowie poruszamy takie zagadnienia jak redukcja tkanki tłuszczowej, wyznaczanie właściwej masy ciała, kontrola nawodnienia, żywienie w trakcie wysiłku oraz dieta na co dzień. Zapraszam do Gruppetto. Cześć, z tej strony Mateusz Gawełczyk, a Ty słuchasz podcastu Dietetyk Sportowy Online. Dietetyk Sportowy Online to podcast, w którym w prosty sposób wyjaśniam trudne zagadnienia sportowego rzemiosła. Dzięki tej audycji poszerzysz swoją wiedzę z zakresu żywienia, suplementacji, regeneracji, sprzętu oraz treningu. Ten podcast dedykowany jest kolarzom i triatlonistom, którzy poszukują praktycznych rozwiązań i metod na poprawę swoich wyników. Zapraszam do Gruppetto. Cześć Zosia. Cześć Mateusz. Przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz. Nazywam się Zofia Piotrowicz, jestem dietetykiem. Od 3 lat, właśnie trzeci sezon teraz pracuję w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Jestem jednym z 3 dietetyków. Zajmuję się głównie blokiem wytrzymałości, czyli to są biegi od 800 metrów wzwyż aż do maratonu, ale także chodem sportowym. No, oprócz tego jestem też dietetykiem, który pracuje sobie indywidualnie głównie ze sportowcami, głównie właśnie z dyscyplinami wytrzymałościowymi, tak naprawdę z ludźmi na każdym poziomie wytrenowania, od początkujących amatorów po powiedzmy półprofesjonalistów bądź prawie takich proamatorów. Właśnie mi uświadomiłeś, że to już 3 lata, ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Ja też. Naprawdę. Ja mam podobnie. O kurczę. Dobra, za chwilę wrócimy do tego, jak to wygląda w Twojej pracy zawodowej z kadrą narodową, ale zaczniemy od pytania, które się pojawia zawsze w tym podcaście, a więc jakie jest Twoje ulubione sportowe wspomnienie? Moje ulubione sportowe wspomnienie? Co ciekawe, ja nie jestem i nigdy nie byłam jakoś super związana bezpośrednio ze sportem. Zaczynałam od pływania, natomiast niestety ze względów zdrowotnych musiałam zrezygnować. Natomiast wbrew pozorom, jeśli chodzi o moje indywidualne gdzieś tam wspomnienie, może ono jest mało spektakularne, ale dla mnie było bardzo ważne, bo właśnie jak zaczynałam pływać, bardzo bałam się wody. Ogólnie rzecz biorąc, nawet jako dziecko bałam się myć włosy, gdzieś jak mi woda kapywała do oczu. I chyba moim takim najlepszym wspomnieniem jest to, jak się do tego przełamałam i okazało się, że na sekcji, w której zaczynałam pływać, okazało się, że no, można powiedzieć, jestem najlepsza. Więc moim zdaniem to jest taka rzecz, która pokazała, że nawet rzeczy niemożliwe dla dzieciaków są możliwe. Aczkolwiek niestety moja przygoda z pływaniem bardzo szybko się zakończyła, więc to jest jakby jedna kwestia, a jeśli chodzi o moją taką pracę zawodową, to co było moim najlepszym wspomnieniem, to gdy po jednych mistrzostw polskich halowych podeszła do mnie zawodniczka, która wcale nie wygrała tam swojego biegu, ale zrobiła życiówkę. A w biegach to tak jest, że nie zawsze liczy się tylko wynik na mecie, ale także indywidualne wyniki. Podeszła do mnie i podziękowała mi za współpracę. Potem płakałyśmy obydwie przez pół godziny. Było to w kuluarach, w kulisach, natomiast było to chyba jedna z najbardziej wzruszających dla mnie chwil. Okej, okay. Takie chwile się pamięta. Na pewno. Tak. No dobra. Powiedz proszę, jak wygląda Twoja praca wśród sportowców z kadrą narodową?
czym się tam zajmujesz, za co odpowiadasz, jak to wygląda? Ta praca jest, można powiedzieć, taka wielopoziomowa, ponieważ pod moją opieką jest, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jak duża liczba zawodników, natomiast są to dziesiątki zawodników, tak naprawdę od najmłodszych już, gdzieś od U18 po seniorów, więc tutaj zawsze w zależności od tego, z jaką grupą w danym momencie, na danym zgrupowaniu pracuję, to zazwyczaj robimy też trochę coś innego. Staram się zawsze zacząć od edukacji. To jest bardzo ciekawe, że teraz młodzi zawodnicy, którzy przychodzą do kadry, są na pierwszych zgrupowaniach, naprawdę są coraz bardziej wyedukowani, jeśli chodzi, i mają coraz większą świadomość żywieniową, więc naprawdę często jestem pod dużym wrażeniem, rozmawiając z nimi na temat kwestii żywieniowych, więc no zawsze zaczynam od tych podstaw, tak, od edukacji. To jest jedna rzecz. Natomiast oprócz tego współpracuję indywidualnie z zawodnikami. Oczywiście nie z każdym, natomiast jeżeli jest jakaś taka konkretna potrzeba, czy to medyczna, czy właśnie żywieniowa, czy zawodnik po prostu potrzebuje wsparcia indywidualnego, w związku z tym wtedy przechodzimy na taką współpracę indywidualną. Oczywiście wraz z pozostałymi dietetykami zajmujemy się też, można powiedzieć, dystrybucją suplementów, tak to nazwę, ponieważ mamy też pewną pulę suplementów, którą zawodnicy od nas dostają w związku, więc zajmujemy się też po prostu dopasowaniem tej suplementacji w zależności od tego, w jakim okresie się znajdują przygotowań, więc tutaj ten dobór suplementów to jest też kolejna rzecz, więc tak naprawdę ja jeszcze oprócz tego zajmuję się takim projektem związanym z zwalczaniem niedoborów żelaza wśród sportowców, bo no, jak wiadomo, sporty wytrzymałościowe to jest najbardziej wrażliwa grupa na niedobory żelaza. Z jednej strony potrzebują go dużo, nieco więcej można powiedzieć niż osoba prowadząca siedzący tryb życia, a niestety te straty i te niedobory żelaza ze względu na specyfikę przede wszystkim treningu są bardzo duże, w związku z tym tutaj też zajmujemy się tym, można powiedzieć, oddzielnie i powiem szczerze, że dosyć dużym sukcesem udaje się te, wprowadzając po prostu odpowiednią profilaktykę i leczenie zarówno na poziomie żywieniowym, jak i no farmakologicznym, bo czasami po prostu nie ma innej możliwości. Idzie to całkiem nieźle. A mówisz o projekcie, to jest jakiś projekt, który jest w obrębie Polskiego Związku Lekki i Atletyki, na który dostaliście, nie wiem, jakieś dodatkowe finansowanie i to jest jakiś program ministerialny, czy po prostu sami stwierdziliście, że taki program stworzycie i będziecie w ramach niego działać z zawodnikami? Tak, to jest nasz wewnętrzny projekt, który stworzyliśmy po prostu z zespołem medycznym i robimy go we własnym zakresie, tylko robimy go stale, mamy już ustalone nasze wewnętrzne po prostu procedury, którymi obejmujemy zawodników, więc jest to całkowicie, można powiedzieć, nasz twór. Okej. No dobra, gdybyśmy mieli przejść do żywienia sportowców, to w zasadzie chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, w jaki sposób, bo mówisz, że pracujesz z zawodnikami sportów wytrzymałościowych, więc myślę, że jest to jeden z elementów, który ma miejsce w pracy z zawodnikami, czy to amatorami, czy zawodnikami w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Jak podchodzicie do wyznaczenia optymalnej masy ciała? Czy w ogóle coś takiego ma miejsce i na czym bazujecie w wyznaczaniu tego punktu docelowego? To jest trudny temat. To jest trudny temat, bo ja wiem. Wiadomo, że jakby nie ma co ukrywać. Także w sportach wytrzymałościowych oczywiście niższa masa ciała gdzieś w pewien sposób determinuje wynik sportowy. Nawet są pewne wzory, którymi gdzieś tam możemy obliczyć, tak, jak zmniejszenie masy ciała może wpłynąć na wynik. Natomiast ja do tego podchodzę troszeczkę bardziej z większym dystansem, bo tutaj czasami zapominamy o tym, że dążenie do tej niskiej masy ciała może być zdecydowanie bardziej niekorzystne niż korzyść po prostu z niższej masy ciała. I niestety w sportach wytrzymałościowych ja, mimo że jestem dietetykiem, mimo że wszystkim by się kojarzyło, że jestem tą osobą, która powinna nakłaniać wszystkich do tego, żeby chudnąć, wbrew pozorom tak nie jest, bo uważam, że większość zawodników, i nie mówię tutaj o kadrze, ale ogólnie uważam, że wiele zawodników aktywnie podchodzących do tematu biegania, czy w ogóle sportów wytrzymałościowych, natomiast no, wśród biegaczy jednak widzę ten odsetek największy, jeśli chodzi o problemy z niską masą ciała, więc ja tutaj raczej jestem tą osobą, która wręcz stopuje tą chęć jakichś tam radykalnych
radykalnego odchudzania po prostu. Czy mamy jakieś procedury i czy jak do tego podchodzimy? Bardzo indywidualnie, tak? Zawsze to... Ja też uważam, że dietetyk nie do końca jest osobą kompetentną, która powinna, czy kompetentną, która sama powinna jakby stwierdzać, ile zawodnik powinien ważyć, bo tutaj mamy kilka czynników i zawsze warto obierać wspólną drogę razem z trenerem, z całym zespołem medycznym, przede wszystkim z zawodnikiem, tak? Nie ma gorszej sytuacji, jeżeli na przykład trener ma swoją wizję, zawodnik swoją, a dietetyk jeszcze trzecią, inną swoją. I wtedy zawsze to, no wiadomo, że kończy się niepowodzeniem. Więc tutaj raczej zawsze podchodzimy do tego w ten sposób, że ja pytam, jaka ta masa ciała, jaką w ogóle zawodnik chciałby mieć masę ciała, z jaką czuł się najlepiej, jaką masę ciała miał, kiedy, jeżeli już jest po tym etapie, miał najlepsze wyniki sportowe i dopiero wtedy ustalamy po prostu ewentualnie jakiś plan. Natomiast to, z czym ja osobiście się borykam, nie wiem, być może po prostu ze względu na moją specyfikę, to raczej jest zbyt niska masa ciała niż zbyt wysoka, to szczególnie w sporcie takim właśnie wyczynowym czy bardzo ambitnym, amatorskim. Natomiast faktycznie zdarza się tak, że wiele osób zaczyna biegać dlatego, że chce zmniejszyć swoją masę ciała i tu wbrew pozorom moim zdaniem sytuacja jest trochę łatwiejsza. Tu po prostu ustalamy, jaką tą masę ciała docelowo zawodnik chciałby mieć. Na starcie ustalamy sobie jakieś mniejsze cele, prawda, bo to wszystko zależy od tego, jak dużo tej tkanki tłuszczowej jest do zredukowania i po prostu w ten sposób działamy. Poruszyłaś wiele elementów i nie wiem, od których zacząć, żeby się do nich jakoś ustosunkować. Natomiast myślę, że to, co powiedziałaś, to, co najważniejszego powiedziałaś, to, że dobrze by było patrzeć na historię takiego zawodnika i na to, żeby on sam określił, przy której, albo żeby wspólnie z trenerem określić, przy jakiej masie ciała zawodnik miał najlepsze wyniki w przeszłości. Gdyby to jeszcze było poparte wynikami krwi, jakie ten zawodnik miał w tym okresie, to już byłoby idealnie. Bo tak jak powiedziałaś, często obserwujemy ten trend w dążeniu, że im mniej, tym lepiej. I próbujemy, czy zawodnicy próbują robić wszystko, żeby na tą imprezę docelową ważyć możliwie jak najmniej, nie biorąc pod uwagę tego, że może to przynieść, tak jak powiedziałaś, więcej szkód niż korzyści. I ja też bardzo często w sportach wytrzymałościowych spotykam się z takim podejściem, gdzie zawodnicy faktycznie przesadzają, mają bardzo wygórowane oczekiwania. Dotyczy to głównie zawodowców, ale u amatorów też tak często jest. I bardzo często spotykam się z tym, że ktoś na początku współpracy określa, że chciałby ważyć x kilogramów mniej, ten x to jest czasami 10-15, a po pierwszych 6-7 twierdza, że on już dalej nie chce schodzić w dół, bo to ciało zaczyna wyglądać inaczej niż tego oczekiwał. Mam na myśli to, że dla niektórych zgubienie 8 kg to już jest taki wygląd, który nie do końca jest zdrowy, bo nie są przyzwyczajeni do tego, że widać im jakikolwiek zarys mięśni, czy widać im to, jak ta sylwetka faktycznie się układa. Ponadto u mężczyzn czasami żona już mówi, że no nie możesz już ważyć mniej, bo źle wyglądasz i przestaje mi się to podobać. Więc bardzo często ten punkt startowy jest inny niż ten, na którym faktycznie ta redukcja się kończy. Myślę, że często brak świadomości amatorów jest tutaj czynnikiem, który nie do końca rzetelnie potrafi nam wskazać na początku, jaka faktycznie ta masa ciała docelowa powinna być. Jasne, nie wiem, czy też masz takie przypadki, zwłaszcza wśród amatorów. Tak, jest, mam bardzo podobne doświadczenie i często jest właśnie, że gdzieś tam w połowie tego naszego procesu już się zatrzymujemy. Natomiast tak jak powiedziałeś na początku, no tutaj te wyniki krwi też są istotne, jeśli chodzi o tutaj porównanie, prawda, do tej dyspozycji sportowej. A niestety też trzeba zwrócić uwagę na to, że zbyt niska masa ciała i dążenie do jakiejś skrajnej masy ciała bardzo często jest odpowiedzialne za złamania zmęczeniowe, rzadko się o tym mówi, albo może ostatnio coraz częściej. Na szczęście, ale często jest tak, że obwinia się tylko obciążenia treningowe, a tak naprawdę problemem jest to, że się nie potrafi dobrać odpowiedniej wartości energetycznej diety pod te obciążenia treningowe, nie? I problemy są potem zdrowotne i często wykluczające zawodników na długie miesiące z rywalizacji. I tutaj mam na myśli nie tylko właśnie wyczynowców, ale coraz więcej zauważam to też u amatorów. No i poruszyłaś temat, którego nie miałem na liście pytań, ale jak najbardziej chętnie o nim porozmawiam i zapytam cię, jak to wygląda w twoim przypadku, bazując na swoim doświadczeniu.
Czyli jak często spotykasz się ze względnym niedoborem energii wśród sportowców, czy to profesjonalistów, czy amatorów? I czy też masz takie wrażenie, że trafiają do ciebie bardzo często osoby, które najpierw próbują tą redukcję przeprowadzić na własną rękę, a w momencie, kiedy już jedzą naprawdę bardzo mało i nie przynosi to odpowiednich efektów, to trafiają w ręce specjalisty i ty tak naprawdę już masz problem z tym, jak tą pracę zacząć z taką osobą, bo już widzisz, że dostępna ilość energii jest poniżej, powiedzmy, norm, chociaż takich sztywnych norm nie mamy, ale powiedzmy, że już jest na skrajnie niskim poziomie. Różnie to bywa. Zazwyczaj, jeżeli ktoś do mnie trafia, to już faktycznie, jeżeli zaczyna widzieć problem, to jest już ten końcowy gdzieś etap, prawda? I tutaj, wiesz, też zdiagnozowanie tej niskiej dostępności energii jest bardzo trudne. W teorii ono byłoby banalnie proste, bo wystarczyłoby zrobić dzienniczek żywieniowy, zrobić analizę, przeprowadzić analizę składu ciała. Mamy wzory, możemy to doskonale wyliczyć, ale umówmy się, że to jest tylko i wyłącznie teoria. W praktyce jest to obarczone olbrzymim błędem, ponieważ raz, że zawodnicy, zresztą nie wiem, myślę, że nawet jak ja bym spisywała to, co jem, to myślę, że to by było obarczone już sporym błędem, bo jest to po prostu trudne, nie? Często robimy wiele rzeczy na oko. W związku z tym spisywanie takiego dzienniczka, mówmy się, że może być tylko jakimś takim poglądową informacją. Skład ciała również tutaj obarczony jest, szczególnie u sportowców, gdzie w okresie treningowym bardzo trudno znaleźć jest dzień, kiedy możemy przeprowadzić analizę składu ciała, ponieważ do tego trzeba się odpowiednio po prostu przygotować, tak? I wśród tych przygotowań jednym elementem jest to, że przynajmniej dzień jeden przed nie powinno się przeprowadzać żadnego ciężkiego treningu wytrzymałościowego i również siłowego. No więc tutaj już mamy ten problem, a pytałeś o to, czy często trafiają do mnie takie osoby. Tak naprawdę to, czy ktoś ma niską dostępność energii, to tak naprawdę to, w jaki sposób ja to diagnozuję, to najczęściej po prostu na podstawie wywiadu, tak, i historii tego zawodnika, no i też takich, powiedzmy, ogólnego obrazu danego człowieka, bo często jest tak, że w badaniach nie do końca nam to wychodzi. I bardzo często jest tak, że no niestety, szczególnie wśród młodych zawodników, raczej mamy to takie zaprzeczenie, czyli po prostu zawodnicy nie do końca zdają sobie sprawę, że problemem jest właśnie ta niska dostępność energii. Więc tutaj na różnym etapie do mnie, odpowiadając na twoje pytanie, na bardzo różnym etapie trafiają do mnie zawodnicy i trudno mi chyba jednoznacznie powiedzieć, w którym elemencie, jakby etapie tego odchudzania, powiedzmy, najłatwiej to też wyłapać po prostu. Okej. To jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to myślę, że tutaj będzie jednak duże rozróżnienie pomiędzy zawodowcami a amatorami, bo u zawodowców bardzo często ta niska dostępność energii może wynikać z tego, że nie są oni świadomi tego, jak duże obciążenia treningowe realizują, jak duży jest ten wydatek energetyczny, plus logistyka dnia nie ułatwia im tego żywienia, bo tego czasu na jedzenie jest mało. Jak te dwie rzeczy się na siebie nałożę, to faktycznie potem okazuje się, że ten zawodnik nawet pomimo tego, że próbuje jeść dużo, to nie jest w stanie sprostać temu zapotrzebowaniu, jakie codziennie stawia przed nim ten schemat treningowy. U amatorów może być trochę inaczej, bo oni bardzo często zapominają o tym jedzeniu, bo mają stresującą pracę, gdzie nic nie jedzą przez cały dzień, potem, żeby nie mieć problemów żołądkowo-jelitowych, to po pracy jeszcze unikają posiłku, tylko idą od razu zrobić trening i nagle robi się godzina 19:20, a oni niewiele zjedli. Tak. Więc mamy trochę inne podłoże tego. Zgadza się, a potem już wracają z treningu i chcą iść spać i uważają, że już przecież przed snem nie będą nic spożywać i cała regeneracja po prostu jest zaburzona. Tak jest. To teraz dochodzimy do momentu, w którym chciałbym poznać twoją opinię, jak ty do tego podchodzisz i jak rozróżniasz sportowców od totalnych amatorów albo od rekreacji ruchowej. Czyli czy jesteś w stanie postawić jakąś granicę, kiedy traktujesz swojego podopiecznego jako amatora, a kiedy uważasz, że to już jest zawodowiec? Bo oczywiście moglibyśmy podejść do bardzo prostych kategorii i powiedzieć, że zawodowiec to jest ten, który na sporcie zarabia, ale wiemy, jak to w polskich realiach bywa i mogłoby się okazać, że niewielu zawodowców mamy w Polsce.
Z drugiej strony moglibyśmy patrzeć przez pryzmat obciążeń treningowych i tutaj moim zdaniem wielu amatorów realizuje obciążenia treningowe równe, a czasami nawet wyższe niektórym zawodowcom, bo są tak zafiksowani na treningu. To dla przykładu trafiła do mnie biegaczka, która trenuje bieganie po górach i średnio trenowała 4 do 6 godzin dziennie, będąc amatorką totalną, nie czerpiąc z tego żadnych profitów finansowych. W 100% to rozumiem, znaczy w sensie znam takie przypadki, bo w Polsce też pracuję z takimi zawodnikami, których obciążenia treningowe są naprawdę olbrzymie. Wstają o 4 rano, żeby zrealizować jedną jednostkę treningową, idą do pracy, po pracy w nocy robią kolejną jednostkę treningową, więc jakby to jest bardzo częste w dzisiejszych czasach. Natomiast dlatego ja nie odróżniam, nie robię sobie żadnej takiej granicy, że to jest sportowy amator, a to wyczynowy i traktuję ich inaczej. Ja po prostu zawsze patrzę na obciążenia treningowe i do tego po prostu tutaj dopasowywuję kwestie żywieniowe, ewentualnie suplementacyjne, jeśli jest taka konieczność. Natomiast zdaję też sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest amatorem i mimo bardzo dużego obciążenia treningowego, dużej objętości tych treningów, to tutaj ma on jeszcze swoje życie codzienne, pracę, więc tutaj staram się dopasować to w ten sposób, żeby ten człowiek mógł normalnie żyć, tak? I żeby oprócz trenowania nie musiał swojego wolnego czasu poświęcać tylko i wyłącznie na rozplanowanie swoich posiłków czy stanie w kuchni i gotowanie posiłków. Także no, zawsze mam to na uwadze, że tutaj musimy wziąć to pod uwagę, bo nawet jeżeli ja bym coś pięknie rozpisała i byłoby to super profesjonalne, to jeżeli ktoś tego nie będzie w stanie realizować, no to tak naprawdę takie zalecenia są do niczego po prostu. Okej, całkowicie się z tym zgadzam. Dobra, skoro powiedziałaś już, jakie są różnice między amatorem a profesjonalistą, to czy ty pracując z jedną lub drugą grupą, czyli z grupami profesjonalistów, bądź też z amatorami, podchodzisz do tego odżywienia w jakiś inny sposób? Nie, to znaczy podchodzę w inny sposób w zależności od człowieka, prawda? I raczej staram się dopasować do możliwości danej osoby. Wbrew pozorom, to co zresztą mówiliśmy też wcześniej, w dzisiejszych czasach amatorzy czasami nawet bardziej skupiają się na, znaczy może nie bardziej, tak, ale równie, no, czasami w sumie muszę tak powiedzieć, że bardziej zwracają uwagę na te kwestie żywieniowe. W związku z tym czasami nawet tam gdzieś bardziej musimy wejść w te kwestie, pro, więc tutaj jakby takich nie dzielę tego na dwie grupy po prostu, nie, tylko podchodzę bardzo indywidualnie w zależności od potrzeb danego zawodnika, od jego możliwości. Wbrew pozorom czasami wśród sportowców wyczynowych też nie możemy podejść do tego tak, jakbyśmy bardzo chcieli, w sposób super, może nie tyle, że nieprofesjonalny, ale też musimy wziąć pod uwagę, że sportowcy wyczynowi większość swojego czasu spędzają na zgrupowaniach i często to, co my byśmy chcieli, aby ci zawodnicy na przykład w trakcie tych zgrupowań jedli, jest niemożliwe do wykonania, bo nie zawsze też mamy wpływ na to po prostu, co podawane jest chociażby na stołówce, bo jesteśmy najzwyczajniej po prostu gośćmi danego hotelu, a to nie my i nie my decydujemy o tym, co po prostu może znaleźć się na talerzu. Czasami jest możliwość negocjacji, czasami po prostu takiej nie ma, bo też pamiętajmy, że nie wszystkie zgrupowania są w Polsce. W związku z tym tutaj również nie zawsze jest tak, jak ja bym chciała. No, zaczynając pracę ze sportowcami wyczynowymi, ja myślałam, że tutaj będę mogła wejść na taki swój najwyższy poziom i po prostu wszystkie nowinki żywieniowe będę mogła wprowadzać, a czasami po prostu no, rzeczywistość wszystko weryfikuje i co by się chciało, to nie zawsze jest możliwość po prostu wprowadzenia. W związku z tym zupełnie tego w ten sposób nie dzielę, tylko i wyłącznie tutaj skupiam się na możliwościach realizacji. Oczywiście patrzę też, w jakim wieku jest zawodnik, tak? Na przykład u młodych zawodników, no raczej staram się ograniczyć wprowadzanie suplementacji, no poza taką konieczną, tak? Jak na przykład, nie wiem, jakieś odżywki białkowe czy węglowodanowe, jeżeli nie są w stanie tego zrealizować po prostu z konwencjonalnej żywności. Ale to jest jakby nie ten podział na amator-zawodowiec, tylko po prostu na możliwości, jakie ma zawodnik. Okej, ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest dosyć fajnym dla wszystkich osób, którym się marzy kiedyś praca w sporcie zawodowym przy jakiejś kadrze czy drużynie sportowej, że
Jest to trochę takie zderzenie z rzeczywistością, że mamy zupełnie inne wyobrażenie, jak to będzie wyglądało i zupełnie inaczej to potem wygląda. I pomimo tego, że chcielibyśmy robić to trochę inaczej, chcielibyśmy dawać z siebie trochę więcej, to bardzo często na to nie ma przestrzeni ani możliwości. I z tym się trzeba pogodzić. To nie jest tak, że my teraz pracując z zawodowymi sportowcami będziemy stosowali najbardziej zaawansowane strategie żywieniowe i będziemy korzystali z tych najlepszych rzeczy, jakie są obecnie na rynku, tylko bardzo często musimy cofnąć się do zadbania o podstawy. I dopóki tych podstaw nie będziemy mieli i ci zawodnicy nie zrozumieją tych fundamentów samego żywienia, to te rzeczy, które są ciekawe, nie będą miały żadnego znaczenia. Musimy zadbać najpierw o to, co jest ważne. I w przypadku amatorów jest bardzo często tak samo. Tutaj też mamy poszukiwanie takiego trochę złotego środka, który przy minimalnym zaangażowaniu w trening, chociaż wydaje mi się, że z tym treningiem to amatorzy jeszcze nie mają problemu. Ale z tym wszystkim, co jest dookoła tego treningu, z odpowiednią regeneracją i to nie tylko rozumianą przez pryzmat żywienia, ale też tego, co robią ze swoim ciałem, jak to ciało regenerują. Czy chodzą na ten przegląd do fizjoterapeuty raz na jakiś czas, żeby zobaczyć, czy tam przypadkiem nie dzieją się już jakieś niepokojące rzeczy, czy przypadkiem nie ma jakichś kompensacji u nich. To są te elementy, które często u amatorów leżą i o ile trenować są w stanie bardzo dużo, to z tym podejściem do regeneracji już jest problem. I myślę, że to jest to, co w dużym stopniu odróżnia amatorów od profesjonalistów, że tam jednak kładzie się na tą regenerację zdecydowanie większy nacisk. Też nie wszyscy to robią, albo nie wszyscy robią to tak, jak mogliby to robić, ale jednak wygląda to zdecydowanie lepiej niż w przypadku amatorów. Tak, to prawda, bo nawet jeżeli nie zawsze każdy by chciał, no to jednak będąc na zgrupowaniach jest pewien też, no może nie przymus, tak, ale jest ta dostępność do, czy to do fizjoterapeutów, prawda, i jest tym łatwiej. No zdecydowanie, tak, regeneracja to jest kwestia, która u amatorów często też nie z ich winy, tak, leży, ponieważ no jeżeli dochodzi do tego obowiązki w pracy, w domu, dzieci, no to tutaj często ta regeneracja po prostu mimo dobrych chęci nie może być zrealizowana, więc tutaj też nasza rola jest taka, żeby jak najbardziej wspomóc, prawda, tą regenerację jak możemy, prawda, również tymi kwestiami żywieniowymi. Czasami właśnie czy lepiej skupić się na tym, co jest na tym takim podłożu, tak, tej podstawowej diety powiedzmy, a dopiero potem przechodzić na ten level związany z samą aktywnością fizyczną, bo czasami jest odwrotnie, nie? Zawodnik przychodzi i chce jak najbardziej, żeby mu tutaj wszystko ustalić, ile węglowodanów powinien jeść w trakcie treningu. To jest super ważne, tak? To jest jakby często kluczowe, natomiast nawet jeżeli zadba idealnie o to jedzenie w trakcie treningu, a cała reszta i regeneracja będzie leżała, no to tak naprawdę to się na niewiele przyda. Jasne. To jeżeli już powiedziałaś o tym, że zawodnik chciałby mieć wszystko idealnie zaplanowane, bez względu na to, czy mówimy o amatorach, czy o profesjonalistach, to jak to wygląda w swoim przypadku, jak pracujesz z amatorami? Czy oni mają wszystko idealnie wypracowane, zaplanowane? Czy macie jakiś konkretny deficyt energetyczny na przykład, który staracie się utrzymywać, bo jednak większość amatorów chciałaby ważyć trochę mniej? Czy jednak jest to trochę bardziej na zasadzie budowania nawyków i ich świadomości wyboru, które podejmują na co dzień? Nie, zazwyczaj zgłaszają się do mnie osoby, które już chciałyby mieć jakiś konkretny plan, więc tutaj raczej pracujemy na założeniach. Ja pracuję w ten sposób, że zawsze ustalamy sobie, ja to nazywam tak roboczo, takim jadłospisem podstawowym, to znaczy układam posiłki, które zawodnik może jeść niezależnie od tego, czy danego dnia trenuje, czy nie trenuje. Jeżeli tutaj i to ustalam jako zapotrzebowanie, po prostu całkowitą przemianę materii bez treningu. I tutaj jeżeli jest konieczność redukcji masy ciała, to tutaj po prostu wprowadzamy ten ujemny bilans energetyczny. Natomiast oprócz tego w zależności od dnia i jakie ma obciążenia treningowe danego dnia, po prostu dodatkowo wprowadzamy posiłki ukierunkowane bezpośrednio na raz, że na dany trening, a dwa takie, które po prostu uzupełnią te braki energetyczne, węglowodanowe po prostu w te dni. Więc tak mniej więcej wygląda ta współpraca i też uważam, że jeżeli już tutaj zawodnik sobie sam będzie coś musiał po prostu ugotować, przygotować, kupić, to też łatwiej się uczy niż na takich powiedzmy suchych gdzieś tam wskazówkach. Chociaż czasami też się zdarza tak, że po prostu pracujemy na jakiejś takich bardziej, na zasadzie takiej edukacji. Natomiast to rzadziej. Czyli można powiedzieć, że pracujemy w bardzo podobny sposób, bo moja metodologia jest praktycznie identyczna jak w swoim przypadku. Wspomniałeś wcześniej o tym, że zawodnicy chcieliby mieć ustalone jedzenie czy żywienie w trakcie wysiłku. Jak
to robisz z zawodnikami, którzy do tej pory nie jedli albo jedli bardzo mało? Jak wygląda ten proces dochodzenia do tych ilości pożądanych? Przerwę, ale możesz jeszcze raz powtórzyć, bo znowu mi zaczęło coś przerywać. Oczywiście. Mówiłaś wcześniej o tym, że zawodnicy chcieliby mieć ustalone jedzenie na czas wysiłku. Jak, w jaki sposób dochodzisz do tych założonych wartości, które chcesz z zawodnikiem osiągnąć, kiedy on, zgłaszając się do ciebie, w zasadzie ma zerowe doświadczenie w tym żywieniu w trakcie wysiłku? I czy są tutaj jakieś różnice w postępowaniu pomiędzy amatorami i profesjonalistami? Tak, tutaj te różnice na pewno są zdecydowanie większe. Przede wszystkim najpierw pytam zawodnika, co jest jego imprezą docelową, no bo zazwyczaj zgłasza się gdzieś już tam z perspektywą jakichś startów, tak? I teraz od czasu, jaki mamy po prostu na te przygotowania, ustalamy sobie jakiś taki wstępny plan, powiedzmy, no jeżeli to jest biegacz, no to powiedzmy na maraton, ile ja bym chciała, tak? Jakie też jest doświadczenie zawodnika, jeśli chodzi o liczbę węglowodanów przyjmowaną na godzinę wysiłku. I po prostu zaczynamy sobie to wprowadzać na treningach. Zawsze zaczynamy od tych wartości minimalnych i jeżeli wszystko jest w porządku, to po czasie po prostu zwiększamy zawartość tych węglowodanów. Jeżeli zawodnik nie ma żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o jedzenie, no to najpierw zaczynamy w ogóle testować i wprowadzać jakiekolwiek produkty, które nadają się do jedzenia w trakcie wysiłku, czyli żele energetyczne, izotoniki, bo czasami nawet tego zawodnicy nie piją, napoje węglowodanowe, chociaż u biegaczy, no niestety węglowodany w postaci płynnej zazwyczaj mają mniejszą praktyczną jakąś tam zasadność stosowania z tego względu, że no nie zawsze jest gdzie ten bidon sobie po prostu zostawić, nie zawsze da się biegać na pętlach, więc no najczęściej to jako tą bazę bierzemy te żele energetyczne i najpierw po prostu w ogóle próbujemy różne marki, bo wiadomo, że ja jestem w stanie zalecić te, które uważam, że są dobre, tak? Natomiast no to zawodnik musi sobie sam to przetestować, czy mu to pasuje, czy mu to smakuje. Oczywiście to nie ma być na zasadzie uczty, tak? No ale no jeżeli coś mu totalnie nie wchodzi, no to szukamy innego produktu, tak? Czasami irytujące może być to, że nie wiem, jakiś dany żel po prostu źle się otwiera, no więc to też będzie przeszkodą. W związku z tym tutaj wtedy zaczynamy od takich podstaw, żeby w ogóle nauczyć się, co na taki trening możemy wziąć. Natomiast jeśli chodzi o biegaczy czy zawodników w ogóle już na poziomie wyczynowym, no to tutaj no musimy wziąć pod uwagę, że jednak to tempo wysiłku, tempo biegu no jest znacznie wyższe. Oczywiście gdzieś tam w wartościach takich powiedzmy względnych, tak? No to każdy biega w miarę możliwości na swoich najwyższych tempach już w trakcie bezpośrednio startu, natomiast jednak ta wartość bezwzględna no, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o komfort przewodu pokarmowego. U zawodników wyczynowych mamy ten komfort, że oni mają swoje indywidualne punkty żywieniowe, w związku z tym mogą sobie przygotować swoje własne bidony, które będą otrzymywali na trasie. Natomiast tutaj też i to, co widzę, że wielu zawodników właśnie wyczynowych korzysta z napojów węglowodanowych zamiast na początku, jak zaczynamy gdzieś współpracować, a nie z żeli energetycznych. Jakby jest to okej, bo jestem dużą zwolenniczką napojów węglowodanów, bardzo lubię ten produkt, szczególnie jeżeli pracuję z triatlonistami, no bo jednak jest to wybawienie, jeśli chodzi o zawartość węglowodanów w niewielkiej objętości płynu. Natomiast niestety ten problem, który ja zauważam, że zawodnicy owszem rozpuszczają sobie powiedzmy dedykowaną liczbę węglowodanów, tak, na powiedzmy godzinę i ustawiają sobie to na punktach żywieniowych, natomiast łapią ten bidon, a tak naprawdę wypijają z tego parę łyków i potem ten bidon wyrzucają, więc tutaj w napojach węglowodanowych wśród biegaczy, gdzie mają tylko chwilowy kontakt po prostu z tym bidonem, moim zdaniem jest trudno wycelować w tą taką wartość węglowodanów, którą chcielibyśmy, żeby zawodnik spożywał, więc ja też czasami tutaj próbuję przekonać do tego, albo gdzieś tam stawiamy próby, żeby też korzystać po prostu z żeli energetycznych. Dobra, a możesz zdradzić, ile zawodnicy z grupy, z którą pracujesz w kadrze, piją w trakcie startów, na przykład w maratonie albo w półmaratonie? Znaczy masz na myśli picie płynów w sensie w mililitrach, czy węglowodanów? Tak. Nie, płynów teraz w sensie mililitrach, bo to jest moim zdaniem rzecz, która u biegaczy stanowi największy problem, żeby
utrzymywać ten poziom nawodnienia w takich ryzach, które nie będą wpływały negatywnie na performance tego zawodnika. Bo o ile powiedziałeś o triatlonistach, o kolarzach, jest to w miarę proste, bo komfort żołądkowo-jelitowy jest zdecydowanie większy, poza tym logistyka tego żywienia jest prostsza, bo mają bidon na rowerze, więc nie stanowi to większego problemu, co w przypadku biegaczy już problem stanowi, bo tego roweru nie ma. Tam mamy albo pasy, albo ktoś biega z butelką w ręce, co już może zaburzać biomechanikę ruchu, tak. Mogą się pojawiać kompensacje, więc ma to wiele negatywnych skutków ubocznych, które mogą mieć miejsce. Jak wam udało się ten problem rozwiązać i jakie są te wartości, które zawodnicy faktycznie spożywają w trakcie biegu? Wiesz co, trudno mi jest to powiedzieć, ponieważ zawodnik, mimo że na przykład sobie zakładamy, tak, że powinno być to ileś tam, ja tutaj nie mówię o wartościach typu, nie wiem, 700 ml na godzinę czy litr, bo to jest raczej niemożliwe do, czy niemożliwe. Jest to trudne do realizacji i nawet jeżeli gdzieś wlewamy tą dedykowaną zawartość, tą ilość płynów do bidonów, to ani zawodnik, ani ja nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę było wypite, ponieważ no już w trakcie, wiesz, tych emocji biegowych, to jest na zasadzie czasami parę łyków, czasami pominie się jakiś tam punkt odżywczy, no takie rzeczy się zdarzają. Natomiast ja mam do tego takie podejście, to znaczy, bo jakby też nie ma co ukrywać, że zawodowi biegacze, tu mam na myśli, mówię stricte o maratończykach, no bo umówmy się, że tutaj to picie jest najistotniejsze, tak? Jeżeli ktoś biega na bieżni, no to wiadomo, że tutaj nie ma tego problemu, natomiast tam, gdzie od tego zależy ten wynik sportowy, to zazwyczaj to, do czego zachęcam, to żeby poznać po prostu swoje tempo pocenia, czy po prostu, żeby wyliczyć sobie, żeby zawodnicy liczyli, jak odwadniają się na poszczególnych jednostkach treningowych, no i mamy takie założenie, że jeżeli to odwodnienie nie jest większe niż powiedzmy 2,5%, no między 2 a 3%, no to powiedzmy jakby jest okej, okay, tak? Bo też były takie badania, które pokazały, że jeżeli powiedzmy temperatura jest powyżej 20 stopni Celsjusza bądź 20 stopni Celsjusza, to odwodnienie już jest mniejsze o 3%, no to ten performance po prostu traci, tak? I to już może być bezpośrednio wpływ negatywny na wynik, bo tutaj do zawodników też trzeba umieć trafić, bo to, że powiemy, że nie wiem, że zmniejsza ci się przepływ krwi przez serce, że nie wiem, że tutaj jakieś przedstawiamy fizjologiczne negatywne, które oczywiście są, tak? Skutki, to mało ich przekonuje. Przekonuje wszystkich to, czy przez to ja pobiegnę gorzej, czy przez to ja pobiegnę lepiej. I tutaj ja się zawsze do tego odwołuję, że no to odwodnienie 3%, 2% wpływa, tak? Już bezpośrednio może wpłynąć. I były takie badania, które zresztą bardzo mnie zainteresowały, ponieważ no z badaniami, jeśli chodzi o nawodnienie, jest największy problem, że trudno zaślepić próbę, nie? Bo jakby, jeżeli, nie wiem, przyjmujemy jakiś suplement, no to tutaj łatwo podać placebo, tak? No a jeśli chodzi o picie, ale co ciekawe, były takie badania, gdzie podawano napoje poprzez sondę nosową bezpośrednio do przewodu pokarmowego. Ten dozownik do picia był z tyłu za uczestnikiem badania, natomiast żeby zniwelować ten efekt po prostu, no bo to się czuje mimo wszystko, tak, jak jakiś płyn przechodzi przez przewód pokarmowy, to wypijali niewielką ilość płynu. No i ewidentnie udowodniono, że osoby, które właśnie nie miały podawanych tych płynów w odpowiednim ilości, po prostu czy były w stanie wygenerować mniejszą moc na rowerze, czy po prostu nie były w stanie tak długo wykonać danego wysiłku na założonej intensywności. No więc tutaj odpowiadając na pytanie, założenia założeniami, a realizacja realizacją, tak? No ja zawsze uczę, że fajnie, jeżeli to jest powiedzmy, nie wiem, 500 ml na godzinę, to już by było cudownie, natomiast często nie ma takich możliwości po prostu też technicznych. No i niestety to jest rzecz, z którą musimy się w jakiś sposób pogodzić. Choć natomiast to, co zauważam, że zawodnicy fajnie realizują założenia, jeśli chodzi o to nawodnienie po prostu okołotreningowe, więc jak nie mamy takiej możliwości, żeby pić na treningu, no to po prostu skupiamy się bardzo mocno na tym, żeby ta podaż picia okołotreningowo i na co dzień była wystarczająca. Tym, co powiedziałaś, boję się tylko o jedno, że taki zawodnik nie będzie skupiał się na tym nawadnianiu w trakcie treningów, bo logistycznie będzie to trudne, ale potem będzie chciał to zrobić w trakcie maratonu. No i tutaj przewód pokarmowy może odmówić trochę posłuszeństwa.
Tak, znaczy nie, to jakby to jest, jak robimy już testy takie, tak, na tych długich wybieganiach, na longach, no to zawsze tutaj zakładamy, żeby pić tyle, ile podczas maratonu, czyli zakładamy sobie jakieś tam te wartości, natomiast ja mam na przykład to bardziej, to co widzę, że właśnie, tylko tutaj mówię o sportowcach wyczynowych, to trochę pewnie inaczej będzie, jeśli chodzi o sportowców, znaczy jest inaczej o sportowców, jeśli chodzi o sportowców amatorów, to tutaj raczej u tych wyczynowców widzę, że jednak tego picia jest po prostu nieco mniej, ze względu na to, że już jest się tak skupionym bardzo mocno na biegu, że nawet tam gdzieś te założenia, które są przetestowane na czy to longach, czy właśnie jakichś takich treningach o większej, czy to nawet objętości, czy intensywności, no to po prostu tutaj nie są w stanie tego zrealizować, więc to jest jak najbardziej. No trening jelita w ogóle, no bo to o co zahaczyłaś, moim zdaniem jest kluczowe tutaj we wszystkim, choć nie każdy to dobrze rozumie niestety. Tak, na temat treningu jelita już nagrywałem jeden odcinek sam, w jednym rozmawiałem z Bartkiem Pomorskim, jak powinno to być realizowane, albo jakie korzyści z tego płyną, więc myślę, że tutaj ten temat mamy w jakiś sposób już zagospodarowany. A czy próbowaliście kiedyś, bo wiemy o tym, to co powiedziałaś, że do 2% w zasadzie to odwodnienie nie wpływa negatywnie na performance zawodnika, a wiemy z kolei, że w przypadku biegania im zawodnik waży mniej, tym lepiej. To z tych wzorów, o których wspomniałaś, można w miarę łatwo wyliczyć. Więc można by było w zasadzie założyć taką tezę, że jeżeli zawodnik będzie na mecie ważył 98% masy ciała, z którą rozpoczynał bieg i będzie to wywołane odwodnieniem, to w zasadzie trafiliśmy w punkt. Bo zawodnik przez przynajmniej część tego biegu ważył możliwie jak najmniej, bez negatywnego wpływu na performance. Czy wy takie próby też robiliście? Próbowaliście celować z tą strategią nawadniania tak, żeby trafić w te 98% masy ciała na mecie? Czy jednak to spożycie jest na co dzień tak niskie, że no nie widzisz szans na coś takiego? Nie próbowaliśmy tego. To nie jest tak, że nie widzę na to szans, to jest na szansy. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Natomiast fakt jest taki, że nie próbowaliśmy w ten sposób tego robić. Natomiast sami zawodnicy, ja też ich zawsze uczę, tak? Jakby jak, znaczy nie próbowaliśmy, może to jest złe określenie. Mnie nie było może przy takich próbach, tak? Czy nie robiliśmy jakby takich testów terenowych, natomiast ja właśnie mówię o tym zawodnikom, tak? Czyli ich edukuję w ten sposób, żeby starać się zrobić tak, aby to odwodnienie właśnie spokojnie było w okolicach tych 2%, natomiast nie było większe. Natomiast to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, żeby zrobić takie celowane testy przy moim udziale. To, co ciekawe, mogę powiedzieć a propos, bo robiliśmy takie badania oceniające właśnie nawodnienie zawodników przed treningiem, po treningu i tutaj wykonywaliśmy dwa pomiary. Jedno to było po prostu masa ciała, tak? Liczyliśmy procent odwodnienia, natomiast robiliśmy też badania ze śliny, po prostu osmolarności śliny. To, co mogę powiedzieć na pewno, to najprostsze metody są zawsze najlepsze, czyli jednak złotym standardem pomiar masy ciała moim zdaniem jest tutaj kluczowy i nie potrzebujemy super sprzętów, żeby to móc samodzielnie ocenić. Natomiast co ja często zauważyłam, że podczas takich badań masa ciała zawodników czasami po treningu była wyższa niż przed treningiem. To oczywiście były to treningi o niskiej intensywności, czy gdzieś tam też z elementami jakiegoś treningu takiego technicznego, czy siły, gdzie to odwodnienie było niskie i wtedy zawodnicy po prostu można powiedzieć nawet pili tego picia nawet więcej niż by to gdzieś tam powiedzmy było zalecane. No więc też uczymy, żeby szczególnie w przypadku gdzieś tam sprinterów, no też tego nie robić, ponieważ jednak ten komfort przewodu pokarmowego jest ważny, tak? I jeżeli zbyt dużo na przykład wypiją przed samym startem, nie będzie to w jakiś sposób odpowiednio rozłożone w czasie, no to też czasami może to być niekorzystne, nie? Ale to o czym powiedziałeś jest bardzo fajne i na pewno gdzieś tam we mnie to zaszczepiło jakąś myśl, żeby zaprojektować po prostu faktycznie takie testy. Wiesz, to fajnie brzmi na papierze, ale wydaje mi się, że w takim realnym scenariuszu będzie bardzo ryzykowne, bo granica między 2 a 3% to wcale nie jest tak dużo, zwłaszcza jeżeli sama powiedziałaś, że zawodnicy i tak nie są w stanie realizować w 100% strategii, którą sobie założysz.
bo ty wyliczysz im na tych punktach odżywczych te płyny dokładnie tyle, ile ich powinno być, a oni ten bidon wyrzucą w połowie pełny. Czy wypiją tylko połowę z tej ilości płynów, którą przepisałaś, i łatwo z tych 2% można doprowadzić do większego odwodnienia, a to już niestety wiemy, że będzie wpływało negatywnie na ich zdolności wysiłkowe. Jasne, jasne. Czy też trzeba zaznaczyć, że no zawodowi sportowcy, maratończycy, oni też w pewien sposób adaptują się do tych utraty płynów. On dobrym przykładem jest na przykład Haile Gebrselassie, który podczas maratonu w Dubaju, on się odwodnił o 10%, nie? A rekord świata wtedy pobił. To było chyba 2:03. Ale w ogóle to jest mój ulubiony zawodnik, ponieważ to też jest zawodnik, który podczas jednego z maratonów, ja już nie pamiętam, to było chyba w Londynie, no przebiegł cały bieg bez węglowodanów, natomiast następny maraton już przebiegł z węglowodanami. Jest to jedna z zawodników, który jakby stosował największe dawki węglowodanów na godzinę. To też pokazuje właśnie na przykładzie, tak, zawodnikom, że ktoś kiedyś popełnił błąd i wyciągnął wnioski, i jest to zawodnik, którego ja zawsze stawiam jako też wzór, prawda, oprócz oczywiście Kipczogo, gdzie tutaj też mogliśmy prześledzić jego spożycie węglowodanów w trakcie tej udanej próby łamania, ale nieoficjalnej, 2 godzin, gdzie precyzyjnie miał wyliczone, przyjmował, jeśli dobrze pamiętam, chyba 100 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku, zarówno z napojów węglowodanowych, jak i z żeli energetycznych. No to też myślę, że to pokazuje zawodnikom, jakie to jest istotne, tak? Jeżeli pokazujemy tych najlepszych, bo to, co my mówimy, powołujemy się na badania często, nie? To jest takie, można powiedzieć, mniej przekonujące niż to, jeżeli pokażemy, że najlepsi rekordziści to po prostu robią. Zgadzam się w 100%. Sam pamiętam, jak byłem na stażu w jednym z teamów kolarskich i dopiero jak pokazałem chłopakom, ile Christopher Froome na jednym z etapów Giro d'Italia przyjął węglowodanów w całym dniu, ile jadł na godzinę w trakcie wysiłku, to dopiero wtedy zaczęli jeść. Wcześniej na posiłkach miałem wrażenie, że boją się jedzenia. Boją się, że ta masa ciała wzrośnie, boją się, że przez wzrost masy ciała będą te wyniki na rowerze gorsze. No okazało się, jak pewnie też możesz podejrzewać, że wyniki poszły zdecydowanie w drugą stronę i w momencie, kiedy zaczęli się odżywiać prawidłowo, to ta forma na rowerze była zdecydowanie lepsza. Otóż to, tak. I tutaj to może taka mała dygresja, ale a propos jeszcze masy ciała, ja też pracowałam z zawodnikami, którzy mimo zwiększenia masy ciała, czyli coś, co wydawałoby się właśnie tym najgorszym scenariuszem dla sportowca, poprawili swoje wyniki, i był to sezon na przykład z życiówkami, tak? Czyli jakby to też to pokazuje, że no właśnie, wszystko nie jest takie czarno-białe, jakby się mogło wydawać. To zdradzisz jeszcze, proszę, w jakie wartości ty celujesz, jeżeli chodzi o ilość gramów węglowodanów na godzinę wysiłku, zarówno jeżeli chodzi o amatorów, jak i profesjonalistów? Jeśli chodzi o, może powiem tak, moje rekordy, jeśli chodzi o biegi, o maraton, to było to 90 gramów, które udało się wypracować z zawodnikiem, ale co ciekawe, to był zawodnik, który jest triatlonistą i po prostu jak kończy się sezon triatlonowy, to przerzuca się na bieganie, i wydaje mi się, że też no, u triatlonistów jednak ten przewód pokarmowy, czy u kolarzy jest lepiej wytrenowany, bo jednak nawet na tym rowerze, gdzie powiedzmy ten przewód pokarmowy lepiej pracuje, ale mimo wszystko ta liczba węglowodanów, które oni przyjmują, jednak mocno właśnie pozwala na wytrenowanie wchłaniania węglowodanów przez przewód pokarmowy, więc te 90 gramów z dwóch źródeł, z glukozy i z fruktozy, udało nam się to wypracować. Natomiast zazwyczaj, jeśli chodzi o maratończyków, no to gdzieś tutaj jesteśmy w tej granicy 60-75 gramów. No a nie ukrywam, że czasami jest tak, że jak uda się 30, tak, to też jest 30-45 gramów, to też uważam za sukces, więc to tutaj wszystko zależy od tego, na jakim etapie zawodnik do mnie trafia. Okej. Chociaż jako ciekawostkę mogę dodać, że trafił też kiedyś do mnie zawodnik triatlonista, który, jak wyliczyłam, przyjmował na rowerze, to na odcinku przyjmował. No,
wyliczyła mu 150 gramów węglowodanów. Ja przypuszczam, że nie wszystko było faktycznie przyjmowane, no bo umówmy się, że jak wciągamy te żele, no to część tam zostaje i tak dalej. Natomiast też, co ciekawe, to było w ogóle, to tam też te proporcje, jeśli chodzi o glukozę do fruktozy, bo jak wiemy, no najlepiej, jeżeli już przyjmujemy powyżej 60 gramów węglowodanów na godzinę, no to dobrze, żeby to były dwa źródła, glukoza i fruktoza, najlepiej w stosunku 2:1. I tam w ogóle jakby to się nie spinało, tak? Było za dużo tych węglowodanów, te źródła tak naprawdę pochodziły głównie z glukozy i też tutaj raczej zmieniliśmy to troszeczkę w ten sposób, że no przede wszystkim zmieniliśmy rodzaj produktów, bo są osoby, które no nie wiem, mają powiedzmy stalowy przewód pokarmowy i nieważne ile by w siebie wpakowali, to nie będą mieć problemów żołądkowo-jelitowych, ale to też nie chodzi o to, bo my i tak nie mamy pojęcia, ile tak naprawdę zostanie tych węglowodanów utlenionych, tak? Bo to, że oni są w stanie je przyjąć i nie zwrócić, to nie znaczy, że to wszystko będzie w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie wykorzystane, nie? Więc to też nie zawsze co za dużo że jakby super wartości też, jeśli chodzi o ilość, są okej. No trzeba po prostu znaleźć ten złoty środek. Ja ostatnio zacząłem używać takiej anegdoty, żeby trochę to zobrazować, że bo tak jak powiedziałaś, no w tym jedzeniu, w tym odżywianiu w trakcie wysiłku nie chodzi o to, żeby to był konkurs, im więcej, tym lepiej, bo co z tego, że zawodnik zje 150 gramów węglowodanów, jak nie utleni więcej niż w sytuacji, gdyby zjadł 120? Tak. To się mija z celem. Szkoda to tak czasu. Jakbyśmy. Tak, no szkoda czasu i szkoda zwiększać ryzyko występowania problemów żołądkowo-jelitowych, a to można było porównać do tego, gdybyśmy zatankowali bak paliwa do pełna i jeszcze do bagażnika nalali. O to chodzi. No i co z tego, że w tym samochodzie tego paliwa jest więcej niż zwykle, jak i tak tego z bagażnika nie wykorzystamy? No dokładnie o to chodzi. Więc, mam to samo zdanie. Jeszcze jest tutaj wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o naukę i odpowiedzi, bo mamy utarte 90 gramów węglowodanów, chociaż są badania na 120 gramach węglowodanów i w tych badaniach na biegaczach nie wykazano zwiększenia częstotliwości problemów żołądkowo-jelitowych. W badaniach na kolarzach z kolei uzyskano najwyższe tempo utleniania węglowodanów przy zastosowaniu właśnie 120 gramów węglowodanów i również nie wystąpiły problemy żołądkowo-jelitowe. A wiemy, że kolarze w zawodowym peletonie 150 gramów mają już dzisiaj na porządku dziennym. Więc jest tu jeszcze pewne pole do manewru, jest na pewno co badać. No i mam nadzieję, że dowiemy się wtedy, jaki powinien być ten stosunek glukozy do fruktozy, czy polimerów glukozy do fruktozy, bo śmiem twierdzić, że to nie będzie 2:1, ale nikt nie wie, jaki to powinien być ten stosunek optymalny. Tak, tak, no są też badania, nie? Były na też na innych, powiedzmy, że to, co jest teraz utarte i najbardziej przebadane, to 2:1, ale no nawet też producenci, którzy robią swoje własne badania gdzieś na potrzeby, no ten stosunek glukozy do fruktozy, czy właśnie polimerów glukozy jest różny, nie? W zależności od produktu, więc jakby jasne, to jest rzecz, która też mnie bardzo interesuje, tak, jeśli chodzi o kwestie dalszych badań, chyba jedna z najciekawszych rzeczy. Dobra, powiedzieliśmy o nawodnieniu, to na sam koniec pytanie o coś, co jest częścią nawodnienia, czyli alkohol. Ja bardzo często dzielę amatorów, sportowców na tych, którzy trenują, żeby zjeść albo trenują, żeby się napić i żeby nie miało to negatywnego wpływu na poziom tkanki tłuszczowej, ale wiemy, że kwestia tkanki tłuszczowej to nie wszystko, że może to mieć negatywny wpływ na performance, na zdrowie, więc jaki jest ten twój stosunek do alkoholu i czy pozwalasz swoim podopiecznym na jakieś konkretne ilości? Mój stosunek jest jednoznaczny i to nie jest chyba moja opinia, tylko to po prostu tak jest, że każda dawka alkoholu wpływa negatywnie i to nie tylko negatywnie na wydolność czy jakieś tam wyniki sportowe, ale też po prostu na zdrowie, tak? Więc nigdy z moich ust nie wyjdą zalecenia, że można, jakby nigdy komuś nie zalecę, aby pił alkohol. Natomiast tutaj też oczywiście nikomu nie mogę tego zabronić. Każdy z zawodników, czy to amatorów, czy wyczynowców, chociaż w wyczynie to zdarza się rzadziej, to po prostu jest odpowiedzialny za swoje życie, prawda? I to ono decyduje o tym, czy ten alkohol będzie pił, czy nie. Natomiast myślę, że tutaj, co też z czym ja się spotykam, to przynajmniej, albo może mam takie szczęście, że zawodnicy, którzy do mnie trafiają, to są osoby świadome i bardzo często są abstynentami
w ogóle. Nie zawsze się tak zdarza oczywiście. Natomiast ja nigdy nikogo do tego nie zachęcę, ale też oczywiście jeżeli ktoś mi, nie wiem, mówi, że nie wiem, zwieńczeniem jego całych przygotowań maratońskich, pobiegu, po regeneracji, wieczorem jako element świętowania wypije piwo, no to myślę, że na pewno to będzie miało mniej negatywny skutek niż regularne picie alkoholu codziennie po treningu w ramach jakiejś, powiedzmy oczywiście w cudzysłowie, regeneracji i wychilowania, bo alkohol wpływa też bardzo negatywnie na sen, który jest no kluczowym elementem regeneracji sportowców. I o ile wydawałoby się, że faktycznie alkohol może wspomóc w takim tempie zasypiania, tak, że no ma takie działanie usypiające, jednak jakość tego snu jest zdecydowanie gorsza, jest większa ilość przebudzeń w ciągu nocy, w związku z tym to bardzo zaburza regenerację. Są też pewne badania, które gdzieś tam pokazują, że pewna dawka alkoholu, na przykład było badanie, które pokazywało, że wypicie dwóch piw po treningu nie wpływa na znacząco na odwodnienie, natomiast moim zdaniem absolutnie nie można się kierować pojedynczymi pracami, bo tak naprawdę każdy, kto jest zwolennikiem jakiejś teorii, badanie sobie znajdzie na to, żeby potwierdzić swoją słuszność swojej tezy bądź też hipotezy. Natomiast jakby większość badań też pokazuje, że po prostu alkohol jest negatywnie wpływa na wydolność, na regenerację, na życie po prostu ludzi i sportowców. Jasne. Zosia, bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twój czas. Powiedz jeszcze na końcu, gdzie w internecie można Cię znaleźć, na których mediach społecznościowych funkcjonujesz, gdyby ktoś chciał śledzić Twoje poczynania. Jasne. Ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Można znaleźć mnie chyba najłatwiej na Instagramie pod nazwą Bite of Sport lub na mojej po prostu stronie internetowej, która nazywa się dokładnie tak samo. Wszystkie linki do Twoich mediów społecznościowych będą znajdowały się w notatkach do tego odcinka. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia w pracy zarówno z tymi profesjonalistami, jak i amatorami. No i spełnienia z tej pracy, bo to jest w naszym zawodzie najważniejsze. Dziękuję Ci jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki wielkie Tobie również. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odnalazłeś coś dla siebie lub odnalazłaś coś dla siebie i mam nadzieję, że regularnie będziesz odwiedzała lub będziesz odwiedzał ten podcast w oczekiwaniu na nowe treści, które pojawią się już wkrótce, a będą naprawdę goście z najwyższej półki, z różnych dziedzin, które wspomagają ten proces treningowy nie tylko w sportach wytrzymałościowych, ale również w innych dyscyplinach sportu. Myślę, że w tym sezonie, o ile mogę to tak nazwać, te treści będą nie tylko kierowane do kolarzy, triatlonistów, ale do szerszej grupy sportowców, między innymi dlatego, że zacząłem pracę z piłkarzami ekstraklasowego Zagłębia Lubin i myślę, że w tym aspekcie też pewnym doświadczeniem będę chciał się podzielić. To tyle na dzisiaj. Pamiętaj, że wszystkie notatki do tego odcinka, włącznie z linkami do mediów społecznościowych Zofii, znajdziesz na stronie dietetyksportowy.online/podcast i tam też znajdziesz wszystkie 30 kilka odcinków wcześniejszych, które nagrałem zarówno solo, jak i z różnymi gośćmi, a do ich odsłuchania serdecznie Cię zapraszam. Już teraz mówię do usłyszenia. Cześć.